Cześć, jestem Przemek Prejs. Jesteśmy w Sopocie na konferencji Porty Morskie 2030. Wziąłem udział w panelu dotyczącym offshore wind. Mówiłem o portach serwisowych, o porcie, który budujemy aktualnie, o stanie zaawansowania. Udało nam się zdobyć pozwolenie w przeciągu kilku miesięcy, pozwolenie wodnoprawne. Umowa została podpisana w lutym 2023 roku. Udało się tą decyzję pozyskać, pozwolenie na budowę praktycznie dwa miesiące później i w grudniu już byliśmy na budowie. Budowa na wodzie wiąże się z tym, że musimy walczyć z dużym żywiołem, jakim jest woda plus wiatr. To się równa falowanie. To wszystko się wiąże z tym, iż musimy zawsze myśleć o pogodzie, o prognozie i o tym, jak możemy się zabezpieczyć przed tym negatywnym wpływem. W Werbudzie zajmuję się hydrotechniką, jestem z działu gdańskiego, który należy do oddziału Toruń i zajmuję się w zasadzie wszystkim, co jest związane z pozyskaniem kontraktu, realizacją, całym biznesem hydrotechnicznym. Oddział hydrotechniczny zajmuje się pozyskiwaniem kontraktów, realizacją kontraktów z zakresu branży hydrotechnicznej, morskiej i śródlądowej również. Hydrotechnika to również ekologia. Na każdej naszej budowie, a jesteśmy zazwyczaj w środowisku wodnym, staramy się zabezpieczyć przed wszelkimi wylewami, zanieczyszczeniami, tak aby zachować wszelkie normy środowiskowe.